Paradise Project, Pozory mylą, autorstwa znanej niderlandzkiej pisarki Miriam Maus, jest to wciągający i ekscytujący thriller dla młodzieży. Nastoletni Mink jest zafascynowany światem magii i iluzjonistów i właśnie odbywa swoją szkolną praktykę u Hermana, dziennikarza lokalnej gazety, a prywatnie wujka swojej najlepszej przyjaciółki. Herman zdradza chłopakowi pewien sekret dotyczący sprawy, nad którą właśnie pracuje, i wspomina, że jest to naprawdę bardzo poważna sprawa, w którą zamieszanych jest wiele lokalnych osobistości. Niestety, wkrótce po wyjawieniu tego sekretu, Mink odnajduje ciało martwego Hermana w rzece. Lokalna policja szybko kategoryzuje tę sprawę jako nieszczęśliwy wypadek, lecz Mink czuje, że prawda jest inna i za wszelką cenę postanawia zdemaskować mordercę Hermana. W tej książce Miriam Maus proponuje nam naprawdę bardzo wciągającą fabułę oraz oryginalną narrację, gdzie teraźniejszość miesza się z przeszłością. Ponadto nie jest to książka przewidywalna, gdyż naprawdę czytając ją można mieć mnóstwo pomysłów na to, jakie będzie zakończenie, a prawda jest taka, że zakończenie może nas zupełnie zaskoczyć i okazuje się, że żaden z naszych pomysłów nie był właściwy. Mimo to lektura tej książki będzie doskonałą łamigłówką dla naszego umysłu, dlatego polecam ją serdecznie wszystkim tym, którzy są fanami thrillerów i kryminałów, a na pewno się nie zawiodą.